Wystawa nosi tytuł Osiedlenie teatralne i opowiada o historię osiedla teatralnego, zarówno pod względem architektonicznym, jak i pod względem historii ludzi, różnych ludzi z osiedla. To jest osiedle, dla mnie było ciekawe, ponieważ tutaj jest ciekawa architektura. Jest architektura socrealistyczna z okresu poodwilżowego 56 roku oraz współczesna zupełnie z lat 90. Przez kilka pierwszych lat skupiliśmy się na takich wystawach, które dotyczyły wsi wchłoniętych przez Nową Hutę. Myśmy ten cykl nazwali Zapomniane Dziedzictwo Nowej Huty. No i tak minęło parę lat i właściwie wszystkie te wsie, chciałem powiedzieć kolokwialnie i nieładnie, przepracowaliśmy. I myśląc nad tym dalej, odkryliśmy to, że każde z osiedli nowohuckich posiada swoją specyfikę, swoją narrację i że przyszedł czas, żeby zacząć patrzeć na te osiedla jako przez pryzmat mikrohistorii, jako na pewny zestaw mikroopowieści, bo każde z tych osiedli, jak się pokazuje, czymś jest nacechowane, ma jakąś swoją specyfikę. Więc jeżeli teatr ma swoje miejsce, no to tutaj mamy przede wszystkim kurtkę Wieśka Zagula, który grał Romea. To jest jego kurtka, którą zazdrościli mu wszystkie panki na świecie. I wszystkiego się nie da zmieścić, ale wielkie rzeczy robił też dla polskiej kultury Józef Szajna. I tutaj widzę, że jest poświęcony jemu fragment, prawda, jakichś wycinków prasowych. Wystawę można zobaczyć do 24 lutego 2019 roku.